No tak, tak to jest w piłce nożnej. Najbardziej nieprzewidywalny sport i dlatego prawdopodobnie tak piękny, tak podniecający wręcz. Wszyscy chodzimy na mecze piłkarskie. Teraz jest takie szaleństwo, że całe rodziny siedzą i oglądają mecze Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy. Wszystko to wiemy. Chcielibyśmy, żeby Polska Liga nawiązała do tych najlepszych na świecie. Dzisiaj był wręczany po raz pierwszy w historii Puchar imienia Gerarda Cieślika. Każde swoje dziesięciolecie ma swoją wielką legendę w piłce nożnej. I królem okresu powojennego aż do lat 60. był niewątpliwie Gerard Cieślik. To była wielka postać, nie tylko ze względu na to, jak grał w piłkę, ale jaki był to człowiek. To warto o tym dzisiaj powiedzieć, bo to są inne czasy teraz. Wiadomo, że młodzi ludzie zmieniają kluby, nie da się tego zatrzymać, ale on postanowił być wierny jednemu klubowi przez całe życie. I to jest też jakiś wzór, jak można żyć, jak można się sprawdzić, jak można zostać legendą na zawsze polskiej piłki nożnej. I wręczenie tego pucharzu po raz pierwszy w historii, bo rok temu odszedł na zawsze Gerard Cieślik, to jest rzecz znamienna i warto było dzisiaj być. Zgadza się, czekaliśmy bardzo długo na to zwycięstwo, ale teraz trochę powiedzmy zeszło z nas powietrze i myślę, że cztery kolejki do końca gdzieś tam powalczymy i zdobędziemy jak największą ilość punktów, bo nasza sytuacja w tabeli jest nadal nieciekawa i na dzień dzisiejszy potrzebujemy tych punktów, także mam nadzieję, że te ostatnie kolejki w tym roku przyniosą nam wiele punktów. Popełniliśmy błędy w stylu, w obronie i to nas kosztowało dzisiaj utratę punktów i po prostu wygraliśmy słabo od tyłu i nie wyścigaliśmy naszych błędów. Na pewno, myślę, że my wszyscy potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo wiadomo, że ostatnie wyniki mieliśmy bardzo słabe, nie układała nam się gra. A dzisiaj nie tylko, że wygraliśmy to spotkanie, to wygraliśmy je zdecydowanie, a jeszcze dodatkowo przegrywaliśmy. Przegrywaliśmy, nie układało nam się od początku, a mimo to potrafiliśmy odwrócić losy pojedynku i mam nadzieję, że to będzie impuls do tego, żebyśmy osiągali takie wyniki. No nie, to nie są tylko moje bramki. Cała drużyna dzisiaj zagrała bardzo dobry mecz i gdzieś tam widziałem już, że to wszystko zaczęło funkcjonować tak jak powinno, tak jak sobie tego trener zażyczył. No na dzień dzisiejszy cieszymy się z tego bardzo. Mamy teraz jeszcze 2 tygodnie do następnego meczu, więc myślę, że dalej będziemy szli tym tokiem i powinno być jeszcze lepiej. Tak, rozpoczęło się bardzo dobrze. Chyba myśleliśmy, że już mamy wygraną i 3 punkty i niestety praktycznie 5 minut już przegrywaliśmy i do końca sobie nie daliśmy rady odrobić wynik. Jak biegaliśmy, to widać, że nie umarliśmy. Na pewno my wierzyliśmy w to, że możemy grać dobrze. Wiele osób nas skreśliło, ale każdy sobie może pogadać. My cały czas robiliśmy swoje i wierzymy w to, że ta praca przyniesie rezultaty. Przypomnijmy, że w Pucharze Polski przegraliśmy w dogrywce i tak, jest to już 3. porażka, trzeba wziąć się do roboty i po prostu przerwać tą złą pasę i nastartować kolejną pasę zwycięstw. Pierwszy dzień, tak bym pozwolę sobie trochę na prywatny i chciałem tutaj w imieniu mojego świętej pamięci ojca podziękować wszystkim delegacjom z klubów, które były, bo to rzeczywiście było ich bardzo dużo i chciałem teraz tak wymieniać i tu jeszcze raz dziękuję bardzo. A jeżeli chodzi o samo spotkanie, no to nie mogło się dla nas lepiej zacząć, bo zaczęliśmy bardzo dobrze, potrafiliśmy zrobić bramkę, prowadziliśmy 1-0 i widać po prostu dla tego zespołu, jak wypadnie jeden fał, nie ma jakie mamy problemy tutaj. W szczególności mówią Michale Poznanie i to się potwierdza, bo jak Michał Poznan zszedł w meczu z Lechem, straciliśmy 2 bramki, jak teraz nie byłoby gotowy, też straciliśmy. I trzeci mecz nie potrafimy grać do zera i to już jest duży problem. Był takim z Maderą tworzył bardzo dobrą parę, jeżeli chodzi o też rytmie w zespole, potrafił to uporządkować i tego na pewno nam brakuje. Dzisiejsze kontrowienie czy Gajosa, czy Modyckiego, dlatego mówiłem przed tymi kilkami meczami, że dla nas to będzie taka weryfikacja, dopiero jak przyjdą kartki i konkluzje i to się potwierdza, czeka nas bardzo dużo pracy, zrobimy się też muszą odpocząć teraz trochę, żeby przygotować do tych 4 meczów, które
Matejpą. Bramki, które straciliśmy, to na pewno w bardzo prosty sposób, nie można w taki sposób tracić na poziomie ekstraklasy. W drugiej połowie postawiliśmy wszystko na jedną kartę i tutaj już nawet zmiany ofensywne, które wprowadziliśmy, powodowały, ale rzadko się zdarza w Chorzowie, chyba rzeczywiście coś tutaj ustawiamy. Tutaj byłem, to bardzo dużo chyba ze mną współpracuje, bo co się przeciwko mnie strzela, to pada bramka i dzisiejszy strzał w tym bramek. Rzadko się zdarza taki wynik 5-2. Oraz który się tutaj przegrywał, bo przegrałem już tutaj 6-1 z Polonią Bytom i teraz 5-2, wcześniej 6-2. Jest to na pewno bardzo bolesne, wyciągniemy wnioski i przygotowujemy się do tych czterech meczów bardzo ważnych, jeżeli chodzi o to, żeby nam zapewniły trochę ten przerwę zimową do przepracowania i na pewno nie ukrywam te kontuzje, które dla nas są i kartki bardzo bolesne i to dzisiaj przekonaliśmy się na tym bardzo. Dobry wieczór Państwu, na pewno jesteśmy zadowoleni z wyniku. Gra w ramach fazami była niezła, nawet też były przeskoki, że my sobie zdajemy sprawę z tego, że sporo pracy przed nami, zdajemy sobie sprawę, ile pracy jest przed nami, natomiast no, ważne jest, że to, co do tej pory robiliśmy, nad czym pracowaliśmy, powolutku zaczyna przynosić efekty. Oczywiście takie mecze nie zdarzają się często, gdzież trzeba się 5 minut. Ale taki mecz też był nam potrzebny, żeby dostać potwierdzenie, że obraliśmy słuszną drogę i że to, co robimy, przyniesie wcześniej czy później efekty. Ja gratuluję zawodnikom tego wyniku, no bo ten wynik był nam wszystkim potrzebny. Wyliczano nam już pewne statystyki, ilość przegranych meczów, czy wygranych. Wygraliśmy i to jest dzisiaj najważniejsze. Będziemy analizować, mamy swoje przemyślenia odnośnie ustawienia, do czego chcemy zdążać, do czego jakby zbliżyć się. My chcemy, aby nasza gra była przyspieszana wieloma fragmentami i stąd też takie ustawienie. Na pewno na miejscu Marka mógł grać ktoś inny, ale po prostu postawiliśmy Marka. Postawiliśmy dzisiaj na tych skrzydłowych i myślę, że podjęliśmy słuszną decyzję. Natomiast czy to już jest na stałe? Ja powiedziałem, że nic nie jest dane na stałe, nawet dobra gra nie jest dana na stałe, bo nad tym trzeba pracować, aby ten stan trwał jak najdłużej, ewentualnie aby gdzieś nie zgubić do tej pory. No, pierwszy raz, natomiast był to przypadek absolutny, bo sędzia ruszył w stronę linii obrony naszej drużyny, wychodził szybki kontratak, ja też zbliżyłem się do linii, bo widziałem pewne zagrożenie, no i potknął się, zahaczył moją nogę, no nie było to na pewno przyjemne dla pana sędziego, wyjaśniliśmy to sobie, przeprosiłem, bo przypadek przypadkiem, ale hej, nie powinno się to wydarzyć. Ale w środowisku piłkarskim jest taki przeskok, że jak są jakieś uroczystości, jak wręczają jakieś statuetki czy coś, to zawsze jest problem, tak? Widocznie przełamaliśmy jakąś taką panującą opinię na ten temat i wstydzę sobie to za rok. Chcemy... Raz do roku będziemy wręczać nagrodę w rocznicę śmierci pana Gieranta. Ja myślę, że po prostu osoba pana Gieranta, któremu był dedykowany ten mecz, i pomogła się przełamać to zwycięstwo. No właśnie, wypada, czy wręcz trzeba wspomnieć o sobie pana Gieranta. No, fajnie, że udało się uczcić taki jubileusz, czy ceremonię wręczenia tej statuetki pierwszej zwycięstwa.